Witam serdecznie, rybki złote, na kanale Iwitarot. Witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie, są już rozłożone tutaj karty. To jest rozkład na miłość na miesiąc luty 2022 roku. Jeżeli Was interesuje czytanie na pracę, zapraszam do kolejnego filmu, ok? Właśnie postanowiłam rozdzielić te dwie rzeczy, by było Wam łatwiej po prostu oglądać i decydować, co tak naprawdę chcecie zobaczyć, więc mam nadzieję, że w ten sposób chociaż Wam pomogłam. Ale dobrze, zaczynamy od czytania już. Także zobaczcie, tutaj jako energia pokazał się wisielec. Pokazał się wisielec u Ciebie, kochani, rybeczko moja droga. A co tam wisielec mówi? Wisielec mówi o zastoju. On mówi o przyglądaniu się jakiejś sytuacji, która Ci się może nie podoba w związku, czy w ogóle w sytuacji, w jakiej się teraz znajdujesz. Czy znajdziesz w miesiącu lutym? Właściwie to już od jutra. No tak. Ten wisielec właśnie mówi, że ktoś przygląda się czemuś, komuś. Ktoś jeszcze inny czuje się w związku, jakby się poświęcał. Po prostu poświęcał się dla dobra związku, dla rodziny. I no nie wiem, albo są osoby, którym to pasuje, albo i takie, które już mają tego dosyć, więc nie wiem, w jakiej jesteś sytuacji. To czytanie jest ogólne. Jeżeli macie ochotę zajrzeć w swoje życie dzięki kartom Tarota, zapraszam do siebie na e-mail, który jest pod filmem, ok? No tak, to jest właśnie energia dla Was, rybki, na luty 2022. A dlaczegoż się przyglądacie? Zobaczcie, tutaj macie wieżę. I maga. Mag to jest ktoś, kto kreuje rzeczywistość według swojego ego, według swojego widzimisię. Ja nie wiem, czy to ty jesteś tym magiem, jesteś tym mężczyzną. Może coś ci nie wychodzi, może być taka sytuacja, że może coś ci nie wychodzi, że osoba, o którą zabiegasz, może cię nie zauważać, masz tego dosyć i chcesz właściwie przestać to robić. Odejść, zniknąć i no może też tak być, prawda? To jest jedna sytuacja. Inna z kolei może to być związek, który się po prostu wali. Może przyczyną jest właśnie ten mag, który zawiódł kobietę, który na początku wydawał się naprawdę atrakcyjnym facetem, który no właściwie wszystko mówił, robił, by osiągnąć to, co chce. Kreował swoją tą rzeczywistość. Właśnie cały czas właśnie mag jest takim kimś. On kreuje i do końca nie jest szczery. Może tutaj były, być może w lutym nadejdzie rozstanie w waszym związku. Możecie się pokłócić, może tutaj być separacja, może tutaj być nawet rozwód. Ta wieża mówi o nagłej zmianie. Ktoś tu kompletnie ma czegoś dosyć. A jeszcze inna sytuacja, zupełnie, można by powiedzieć, niespodziewana.
Tutaj widzę osobę, która jest nieśmiała i jakby otwiera się teraz nagle i mimo swoich obaw mówi drugiej stronie, co ją męczy, gnębi, co czuje do tej osoby. Wali te swoje mury. Nie wiem, w której jesteś sytuacji, naprawdę. Dlatego będziemy sobie dopowiadać te karty, ok? Dlaczego wyszła wieża dla rybek na luty w 2022 roku na miłość? Może nam karty coś więcej powiedzą. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. No proszę, oczekiwanie. Tu jest ktoś, kto... no tutaj widzę rodzinę, tutaj widzę... ktoś, kto po prostu nie narzeka na brak pieniędzy, czyli jest ustawiony, dobrą ma pracę i tak dalej. Jednak tutaj jest... coś się wydarzyło i coś runęło. Tu widzę nowy początek. Albo... to jest rycerz buław. To jest ktoś, kto zawraca w głowie. Ma ogień w sobie, tak. A zobaczymy, o co chodzi z tym magiem. No zobaczcie, tutaj jest również wieża. Jakby się cieszył z tej wieży. Radość. Coś tutaj ma w głowie. Rycerzy denarów. No dobrze, tutaj możemy... No, zobaczcie, ile historii tutaj może już być. Ktoś opuszcza rodzinę, gdzie ma stabilne życie. Tu mogą być dzieci, wszystko, ale się pojawia ktoś i zawraca w głowie, może kobiecie, tak? Więc mam wrażenie, że jeżeli jesteś kobietą, rybką w związku, ty się możesz nudzić w tym związku. Już masz takie życie poukładane. Takie, gdzie... nic cię już nie zaskakuje. Ciebie to zaczyna męczyć, frustrować. I może się pojawić na horyzoncie rycerzy osoba, jakiś mężczyzna, jako rycerzy mieczy. Nie mieczy, tylko buław. Słuchajcie, to jest ktoś, kto... on działa, on ma, wiecie, to jest ktoś taki, który, kto działa, który wręcz robi to, na co ma ochotę. On przyciąga, to jest ktoś no, bardzo przystojny i może cię przyciągnąć, tak? Jednak to jest ktoś taki, kto na serio nie bierze, nie zakochuje się. To jest ktoś, kto bierze i jak już się znudzi, to już odchodzi, więc to nic dobrego. Z kolei może być też taka historia, że tu nie chodzi o mężczyznę, a o sytuację, gdzie na razie czekasz, myślisz o odejściu. Rycerz mówi o zmianach w życiu, o przeprowadzce, o tym, że chcesz zmienić całkowicie swoje życie i iść w zupełnie innym kierunku niż w tym, w którym jesteś dzisiaj. No a co, mag? No mag...
tutaj się mu wali. Właściwie otoczony jest tą wieżą, bo tutaj była wcześniej, tutaj się znalazła. I to jest niesamowite, bo ja mam ciągle wrażenie, że jeżeli jesteś tym magiem, coś ci nie wypali, coś nie wyjdzie po twojej myśli i coś się zburzy, albo w twoim związku, albo w małżeństwie, albo w ogóle w jakichś planach. Chociaż ja tu widzę znowu radość. Tu jest trójkąt, słuchajcie, trzy kobiety. Może nie wiesz, kogo wybrać? Słuchajcie, różne są sytuacje. I nie wiem, do kogo mogą pasować, czy w ogóle do kogoś pasują. Masz jakiś plan, mam wrażenie, w głowie, na może jakiś wyjazd? Jednak go jeszcze nie realizujesz. Myślę, że tam, gdzie jesteś, coś ci nie wypaliło i zaczynasz myśleć o czymś nowym, zupełnie nowym. Więc ktoś tutaj, ja tutaj widzę frustrację, tutaj niespełnione jakby nadzieje. Być może jesteś zbyt zajęty pracą i nie mogłeś jakby dopilnować tego ogniska domowego. No dobra, zobaczymy, jaka jest rada na tą sytuację. No słońce. Czyli jakie... o czymkolwiek, cokolwiek masz w głowie, jakikolwiek, może masz jakiś plan na jakieś działanie. W lutym myślę, że na razie coś sobie układasz w głowie, obserwujesz sytuację, w jakiej jesteś i knujesz jakiś misterny plan na coś. No ty musisz wiedzieć, o co chodzi. Karta Słońce to jest najlepsza karta w tarocie. Ona mówi, że po burzy nastaje Słońce, czyli to, co ci nie wychodziło do tej pory. W przyszłości nabierze barw. Twoje jakby zamiary się jakoś pójdą do przodu. Ty w ogóle będziesz działać. Poczujesz się w swojej skórze jako mag. No to jest bardzo ciekawe. Zobaczymy, co ma do powiedzenia anioł. Co mają do powiedzenia aniołki? Opal. Proszę. Pozwól sobie błyszczeć i lśnić. Przewodnictwo wiedzie cię ku odwadze i pokazaniu tej strony swojej natury, która jest większa niż samo życie. Czyli no coś w tym jest, słuchajcie, w tym, co powiedziałam wcześniej. Tutaj coś nie jest tak, coś się zawali, ale w twojej przyszłości świeci słońce, więc głowa do góry, kochani. Zobaczymy, co tutaj mają więcej do powiedzenia aniołki. Nadszedł czas, by ujawnić swoją osobowość i jasno rozbłysnąć. Ta karta pojawia się za każdym razem, gdy ukrywasz swoje światło ze strachu przed byciem za bardzo. Przewodnicy sugerują ci, abyś pokazał swoją potężniejszą niż samo życie stronę. Śmiej się serdecznie, swobodnie wyrażaj swoje poglądy, ubierz się śmiało i nie cofaj się. Inspiruj innych, by świecili swoim światłem, stanowiąc dla nich żywy przykład. Ta karta może być także znakiem wyrażania i usuwania gniewu, który tłumiłeś w swoim związku.
szczególności podejmuj zdrowe działania w małżeństwie, w którym ukryte urazy negatywnie wpłynęły na sferę romantyczną, jak i na przyjaźń wypracowaną w ramach waszego partnerstwa. W takim wypadku w celu uzdrowienia i rozwiązania problemu wskazane jest skorzystanie z poradnictwa małżeńskiego lub mediacji. No proszę. No rada normalnie jak... więcej nie powiem, bo ty, rybko, już będziesz wiedziała, czy będziesz wiedział, co robić. Jeżeli ci zależy na partnerze, na życiu z nim, to wszystko zrobisz, by było lepiej, by to słońce zaświeciło w waszym związku. A jeżeli jesteś sam czy sama, znajdziesz sposób na to, by znaleźć swoją drugą połowę. Bynajmniej ten luty to jest właśnie taki zastojowy. Jest zastój, tak? I tutaj właśnie będziesz myślał, czy będziesz myślała, jak poprawić u siebie to życie miłosne. Dobra. A teraz na koniec bardzo was proszę, pomyślcie sobie o, no macie jakiś problem może związany z waszym życiem miłosnym. Pomyśl o tym problemie. A ja wylosuję jedną z opiekuńczych kart i zobaczymy, co ona ma do powiedzenia dla ciebie. Co ona ci poradzi. Działanie, proszę. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku. No proszę. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam. Muszę wam powiedzieć tak, że właściwie wszystkie znaki miały podobnie. Nie wiem, co ten luty ma, ale będzie bardzo przełomowym miesiącem. Chyba dla wszystkich. No, zobaczymy. Jak coś, to się odzywajcie oczywiście w komentarzach. Bardzo was proszę o subskrypcję, komentarze i lajki. Odzywajcie się również na e-mail. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się, do następnego razu. Pa!